Mogę w czymś pomóc? Tylko oglądam. Szuka pani czegoś konkretnego? Nie, a właściwie tak. Czegoś konserwatywnego. Macie niezłe ciuchy. Ile to kosztuje? Nie będzie na panią pasowało. Pytałam, ile to kosztuje. Ile to kosztuje, Marie? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Mam pieniądze. Niestety nie mamy nic dla pani. Najwyraźniej źle pani trafiła. Proszę wyjść. Znów zakupy? Zdziwiłem się, że nie kupiłaś wczoraj więcej sukienek. Nie było tak zabawnie, jak myślałam. Czemu? Były dla mnie niemiłe. Niemiłe? Ludzie się na mnie gapią. Nie gapią się na ciebie, tylko na mnie. W sklepach nie są mili dla ludzi. W sklepach są mili tylko dla kart kredytowych. Przestań się peszyć. Wypluj gumę. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Jestem Hollister, menadżer sklepu. W czym mogę pomóc? Edward Lewis, witam pana. Widzi pan tę młodą damę? Tak. Ma pan w tym sklepie coś równie pięknego jak ona? O tak, to znaczy nie. Chciałem powiedzieć, że mamy rzeczy, które wydadzą się jej piękne. Zgodzą się państwo. Jak tylko państwo weszli, wie pan co? Będziemy tu potrzebowali kilka osób do pomocy. Powiem panu dlaczego. Wydamy tu tyle pieniędzy, że aż wstyd mówić. Niech więcej osób nam się tu podlizuje, bo to lubimy. Jeśli mogę tak powiedzieć, jest pan we właściwym sklepie. Możemy dostarczyć wszystko, co pani tu widzi. Proszę się przygotować na niezłą zabawę. Mary Pat, Mary Kate, Mary France, prezentujcie stroje. O jak wstydliwej sumie mówimy? O zawstydzającej czy naprawdę obraźliwej? Naprawdę. Ależ go polubiłem. Panie Lewis, jak nam idzie do tej pory? Chyba dobrze. Potrzebujemy jeszcze więcej podlizywania. Oczywiście. Jest pan nie tylko przystojny, ale i potężny. Dostrzegłem to, jak pan tylko wszedł. Hollister? Tak. Nie ja. Ona. Przepraszam pana. Edwardowi spodobałby się ten krawat. Możesz dać pani krawat? Zdejmij krawat. Kto zamawiał pizzę? Mogę w czymś pomóc? Dziękuję. Pamiętasz mnie? Nie, przykro mi. Wczoraj nie chciałaś mnie obsłużyć. Dostajesz prowizję, prawda? Tak. Wielki błąd. Gigantyczny. Idę dalej na zakupy.